Witajcie serdecznie znów na moim kanale, znów po dłuższej przerwie. No niestety nie jest to spowodowane moim lenistwem, ale że tak powiem losowymi przypadkami. Trochę podupadłem ostatnio na zdrowiu, musiałem się z tego jakoś podnieść, ale jest już ostatnia prosta, została tylko rekonwalescencja, więc myślę, że teraz będzie lepiej. Ale nie o mnie przyszliśmy tu rozmawiać, a o rzeczach innych istotnych związanych z kanałem. Mianowicie sporo pytań zadajecie, już pomijam takie fakty, co sądzę o takiej wkładce, co sądzę o takiej wkładce, czy srakiej. Generalnie no nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie te pytania, bo niektórych wkładek po prostu nie znam i nie będę się mądrzył na ich temat. A te, które znam, to w innych materiałach na pewno się przewijają, ale często padało pytanie, jak rozwiercić wkładkę, bo mi się nie udało, bądź coś tam i w tym właśnie materiale chcę Wam pokazać, jak prawidłowo rozwiercić zamek i dlaczego nie wszystkie zamki, że tak powiem, prostym sposobem rozwiercania da się rozwiercić i czemu to jest przyczyna, bo często też takie pytania się przewijały, no bo na przykład ukręcałem wiertło w pewnym momencie. Jest to bardzo prawdopodobne, bo wkładki mają swoje zabezpieczenia i ktoś, kto nieumiejętnie to robi, właśnie tak zrobi. Albo mu się wiertło omsknie, albo mu się wiertło stępi, albo mu się wiertło ukręci. Najczęściej w tych trzech są takie trzy przypadki. Robi się to w całkiem inny sposób, ale nie będę Wam tego tłumaczył. Myślę, że w sytuacjach takich, kiedy macie już lepszy zamek, lepiej skorzystać z usług fachowca, zadzwonić po ślusarza. On ma po pierwsze odpowiednie przyrządy, odpowiednie narzędzia, odpowiednią wiedzę, żeby do takiego zamka podejść i żeby nie zniszczyć Wam drzwi. Tu się skupimy tylko na tych prostych, najzwyklejszych wkładkach, bo to też jest ważne, w którym miejscu i jak rozwiercać. I w tym materiale właśnie Wam to pokażę, a żebyście mogli sobie, nie wiem, do komórki zamek po prostu rozwiercić, jak będzie taka potrzeba, bez jakichś nie wiadomo jakich przyrządów. Natomiast jeśli chodzi o lepsze zamki, pokażę tylko dlaczego tak jest, jaka to jest różnica, jak one są zabezpieczane, ale już myślę, że tą kwestię otwierania poważniejszych zamków zostawmy osobom, które się na tym znają. Więc przechodząc do dalszej części materiału, zapraszam na film. Może zaczniemy od wkładek w wyższej klasie po prostu, czemu ich się nie powinno rozwiercać i jakie mają zabezpieczenia, więc już spieszę z odpowiedzią. To jest pierwsza wkładka od dołu, właśnie tutaj mamy, to są kołki docelowo odpowiadające za profil klucza, czyli ułożeniu na kluczu, nawierty na kluczu, natomiast te dwa pręty, co tutaj są, to są najczęściej kołki. O, zbliżę, teraz dobrze widać. To są kołki hartowane i to właśnie służy do tego, że gdybyśmy chcieli wiercić, to tutaj wiertło do tego momentu dojdzie, będzie się ślizgało, a nie wiedzie dalej, będzie chroniło dalszą część wkładki przed przewierceniem. I dlatego ludzie, którzy mówią, że tępi im się na przykład wiertło, bądź ukręcało wiertło, znaczy w tym przypadku to pewnie się tępiło, bo były w jednej linii kołki, ale tutaj na przykład kołki są po skosie, tak jak też można zauważyć. I tutaj będzie najczęściej się wiertło właśnie ukręcało. Jak trafi między jednym a drugim kołkiem, po prostu strzeli i tyle, i po wiertle. Także to są takie dwa zabezpieczenia, znaczy no nie tylko dwa, bo tak w lepszych jeszcze wkładkach są takie zabezpieczenie, czyli taki czpień po prostu jak gdyby zaostrzony. I tutaj tak samo, jak będzie tutaj wchodziło wiertło, to tą część przewierci, a później na tej części będzie się ślizgało po prostu na boki, nie pozwalając dalszym rozwierceniu tego korpusu. Następna wkładka to jest na przykład z jednym już tylko takim małym bolczykiem. Tutaj też nie pozwoli to przewiercić, nie wjechać w te piny, żeby je rozwiercić, tylko też pewnie będzie na boki się ślizgało to wiertło. Właśnie na tym to polega. No i ostatnie tutaj, tutaj jest ok, bo tutaj tak jak można zauważyć, na przykład z jednej strony są, z drugiej nie ma, bo to też jest ważne. Często ludzie myślą, a symetryczna to włożyć po prostu jak popadnie. No nie, jeśli są takie kołki po prostu z jednej strony, z drugiej nie, to zawsze proszę pamiętać, że tymi hartowanymi kołkami do zewnętrznej strony
a to jest zawsze strona wewnętrzna, tak? Czyli warto też na to zwrócić uwagę, jak to wygląda, a często ludzie tego nie wiedzą, po prostu montują, no, znaczy ludzie, nawet fachowcy często montują to odwrotnie, bo po prostu tak im pasuje, a warto na to zwrócić uwagę, bo po to są te kołki, żeby właśnie zabezpieczały dodatkowo korpus przed rozwierceniem. To tak na wstępie pokazałem te lepsze wkładki, jakie mają zabezpieczenia i czemu ich nie powinno się wiercić normalnym wiertłem w korpus, tak jak tutaj zrobimy przy tej zwykłej wkładce, jak będę pokazywał. No i tak jak mówię, do tych wkładek, do takich wkładek już bardziej zabezpieczonych, lepiej wezwać kogoś, bo żeby to zrobić odpowiednimi narzędziami, po prostu umiejętnie, a te proste wkładki, no to można walczyć i zaraz pokażę jak. Zostańcie ze mną. Dobra, jeśli chodzi o zwykłe wkładki, tutaj mam taką zwykłą wyłamaną akurat. No i ona będzie dobrym przykładem do rozwiercenia. Więc tak, no tutaj klucz chodzi, wiadomo, tak. Tylko, że ona jest po prostu rozpołowiona. No i tak jak mówiłem wcześniej, ta wkładka nie ma już żadnych zabezpieczeń. Nic tutaj z przodu ją nie chroni. Po prostu zwykłe 5 kołków, tak zwana zwykła, bezklasowa wkładka. I zaraz pokażę, jak to wiercić odpowiednio i jak prosto to idzie. Tylko trzeba wiedzieć, w którym miejscu, bo też nie odpowiednim miejscem jest wiercenie samego rotora, bo rotor później nam służy do przerzucenia zabieraka, który tutaj jest na środku i po części otwiera zamek, tak? Więc nie wiercimy tutaj w tym miejscu. O, może tak, pokażę na tym przykładzie. To jest właśnie fajnie rozpołowiona wkładka. Czyli tak, tutaj wchodzi klucz. Tu wchodzą kołki, które ustawiają nam profil klucza. Więc tak, nie wiercimy tutaj samego rotora. Jego najlepiej nie ruszamy. Można wiercić albo pod rotorem, czyli te kołki, które są już w korpusie, odpowiadające za ułożenie ten, aczkolwiek też tutaj, tak jak można zauważyć, nie wiem, czy będzie widać, no ale co któryś kołek jest metalowy, a co któryś kołek jest po prostu mosiężny, więc też jest dużo ciężej tutaj wiercić. Ja osobiście zawsze jak rozwiercam wkładkę, to rozwiercam na tej wysokości, już pod kołkami, bo tu są same sprężyny, więc tutaj wiercimy tylko korpus wtedy i same sprężyny. Idzie to najprościej, a jak to rozwiercimy, kołki opadają na dół, kołki z rotora również opadają wtedy w korpus i cały korpus przerzucamy bez najmniejszego problemu. O, tak widać, super. W dalszej części materiału pokażę właśnie, jak prosto to idzie. No dobra, i przechodzimy do momentu, kiedy będziemy ją rozwiercać. Tylko założę sobie okulary, bo BHP zawsze na pierwszym miejscu, żeby żadna biurek nie wpadł w oko. Ciężko będzie mi tu trochę, bo mi kamera przeszkadza. Więc tak, nie wiercimy oczywiście tutaj, bo to jest bez sensu. Nie wiercimy tutaj, bo tutaj jest też trudno, bo trzeba rozwiercać wszystkie kołki, które są w korpusie. Wiercimy w tym miejscu, bo w tym miejscu są same sprężyny. Jedziemy. Jeżeli już mamy rozwiercony ten, trzeba wygrzebać kołeczki, które są tam. Jeszcze moment. O. Kołeczki, które są, były właściwie w rotorze i w korpusie. Wszystko ładnie wypada i jak wypadnie, jeszcze nie wszystko wypadło, jeszcze coś siedzi. O, już wypadło ostatni tutaj kołeczek. O, i już rotor się kręci w koło, czyli zamek teoretycznie już jest otwarty. Nie jest to skomplikowane, jak sami widzicie. O,
To są kołeczki, które były w zamku. A nie jest to trudne, jak zrobicie wszystko to tak, jak to pokazywałem na filmie, to rozwiercicie sobie prosty zamek bez najmniejszego problemu. Tylko pamiętajcie, to dotyczy tylko tych najprostszych zamków. Nie bierzcie się za lepsze zamki, bo namęczycie się, a i tak nie otworzycie. To chyba tyle, co mam wam do pokazania. Dzięki za to, że jesteście. Zapraszam do komentowania. Postaram się więcej filmów teraz rzucać. Trzymajcie się bezpiecznie. Na razie, pa.